Cześć wszystkim, z Wami Wika. Witamy się w środę na premierze Drapki Królewska Gra. Zazwyczaj mamy premierę w czwartek, ale jutro mamy wolne, więc premiera przełożona na dzisiaj, czyli dzień wcześniej. Drapka nazywa się Królewska Gra, kosztuje 2 złote. Drapałam dzisiaj 2, jedną rano, drugą po południu. Niestety nic tam nie trafiłam, więc jak wygląda ten diament, jeszcze nie wiem. Zerkniemy tabelę. Co tutaj mamy? 2, 4, 5, 10, 15 i nawet 30. Całkiem niezła. Dobra. 10 zdrapek zakupiłam, inwestycja 20 zł, zdrapki nie wybierałam, byłam w kolekturze u pana, u którego zdrapki nie jest porozdzielany, ja tak nie lubię, ale byłam tam po raz prawie pierwszy, więc nie wiedziałam. Dobra, sporo z tych zdrapek jest po kolei, jak widzicie, po 2, a nawet chyba i po 3-4. Zobaczymy, 10 zdrapek i zaczynamy. Drapię monetą, ostrość. Zamek Książąt Pomorskich. Tak, dokładnie. To jest nominal 5 zł. Wymieniłam ją w Muzeum Pieniądza w Warszawie. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Drapię zdrapkę o numerku 54 i ruszamy. Mamy róże. O, diament. Super. Diament, róża, bransoleta, worek, garnek oraz bransoleta. Szukamy tylko tego diamentu, nic nam się nie mnoży i pod diamentem mamy pierwszy zwrocik, litera kontrolna G. Dobra, dobrze wydrapałam, dobrze. Następna drapka o numerku 55. Tak, skufer, garnek, worek, widać. Kolczyk, garnek, worek oraz kolczyk. Dobra, następna zdrapka jest przegrana. Dalej mamy 57, 58. Mamy kufer, moneta, garnek, perła, tron oraz diament. Dobra, pod tym diamentem mamy znowu 2, czyli 4 z 16 już nam się zwróciło. Dobra, 58. W zielonym kolorze bardziej mi podoba się ta zdrapka, jak w tym czerwonym i fioletowym. Dobra, róża, naszyjnik, symbole takie jak jak w brylantach. Perła, kufer, garnek, kolczyk oraz tron. Mamy na razie 2 do 2, 2 wygrane, 2 przegrane. Następna drapka o numerku 63. Znowu zielona. Mamy naszyjnik, kolczyk, tron, worek, róża oraz worek. Tak. I za następna będzie to 64. Garnek, naszyjnik, kolczyk, garnek, worek, bransoleta oraz róża. Drapka przegrana. Za nią idzie numer 65. Tak. Co mamy? Mamy worek, tron, kufer, garnek, złoto oraz perła. Niestety, tutaj mam jeszcze 3 zdrapki. Numerek 66. Ta granatowa też jest ładna. Tak, granatową mam tylko jedną. Mamy diament, naszyjnik, kufer, złoto oraz worek. No, 4 złote. No tak. Podejrzewałam. Litera kontrolna A. No, no nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Zazwyczaj na takie premiery kupuję zdrapki na 20 zł, czyli 10. Różnie bywało. Nie pamiętam, która. Czarny kot, biały kot. Z 20 miałam tylko 2, więc a tutaj już ohoho. Chyba 8. Dobra. Fioletowa wersja, numerek 79, za nią będzie ostatnia o numerku 80. I mamy kufer, kolczyk, złoto, tron, złoto, worek oraz kolczyk.
Ta zdrabka jest również przegrana. I ostatnia zdrabka. Wygrane u mnie były w fioletowej, różowej i granatowej. Zielonej się nie spisały. Mamy ostatnią, numerko 80. Zobaczymy, czy coś się uda. Mamy monetę, kufer, znowu moneta, perła, kufer, perła, bransoleta. Niestety. Dobra. Premierka krótka, ale się odbyła. Wydrapałam zdrabki o łącznej wartości 20 zł. I co wydrapałam? Wydrapałam dwie zdrabki po 2 zł, czyli dwa razy zwrocik, 4, i w jednej zdrabce 4, czyli 8 zł. Dla zdrabki za 2 zł to jest rewelacja. Premiera, myślę, że jest zaliczona. Mam nadzieję, że również drapaliście tą zdrabkę, jeżeli lubicie zdrabki za 2 zł, bo jeżeli wczoraj oglądaliście mój filmik, ja bardzo lubię zdrabki za 2 zł, nawet nie pamiętam, jakie są w asortymencie. A więc, jeżeli lubicie te zdrabki, warto spróbować. Nic specjalnego, nic nowego, szukamy jak w tym samym Super 7, coś jednego. Dobra. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Piszcie w komentarzach, kto ma długi weekend, a kto idzie w piątek do pracy. Jeżeli macie długi weekend, to życzę fajnego wypoczynku, dobrze zrelaksować się. Jeżeli ktoś z Was idzie w piątek do pracy, ja idę, to szybkiego dnia, lekkiej pracy i pozdrawiam wszystkich cieplutko z Warszawy. Pa!